Halo, halo, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Tiny Folks. Tak właśnie, kochani, ja już troszeczkę tutaj zapomniałem, jak się w to gra. Widzę, że niezbyt wam pasuje ta gierka. Nie macie jakiegoś takiego szału macicy, że tak powiem, jeżeli chodzi o tą grę. Ale stwierdziłem w sumie, że no, ja z przyjemnością sobie w to pogram, więc w sumie czemu by nie? Ja lubię takie gierki, więc nawet jeżeli tam wam to zbytnio nie podchodzi, no to po prostu ominiecie tą serię, no nie ma innego wyboru. Dobra, co my tu mieliśmy zrobić? Na pewno mieliśmy iść dzisiaj sobie na wycieczkę, tylko co my sobie jeszcze tutaj chcemy ulepszyć, bo chyba mamy kasy na upgrade'y, prawda? A nie, nie mamy. 946, ale może jakiegoś kurde byśmy... By bzika ulepszyli? Nie, nie możemy. Chyba, że shield training też nie. Mówię, już nie pamiętam dokładnie, co my tutaj mamy do roboty. Timmy i Colin mogą, ale czy my będziemy mieć kogoś na wyprawę? To jest pytanie. Selektujmy sobie folksów. Na pewno Timmy pójdzie jako pierwszy, bo on tutaj miał tankować. I tak, Victor... I reszta. W ogóle możemy iść takim teamem. W sumie jeszcze jedna osoba by się przydała, ale to po prostu za chwilę. Tylko tak, mamy już mniej więcej team ogarnięty. Ale dalibyśmy sobie jeszcze może te fakcje, co po niektórym. Timmy ma 5 ataku, 5 defa. Nic innego mu chyba nie możemy dać. Przynajmniej się nie opłaca dać mu czegoś innego. Rove jest w teamie, więc na pewno będzie szedł. Max HP, czy... Kurde. Co ty miałeś za specki? Za ten berserk. Tego berserka to się musimy na pewno pozbyć, bo on mi się nie podoba. Kolejny Wiktor? Nie. Saint, on będzie leczył. On będzie leczył, jemu dajmy to. Ulf, widzę, że i tak ma resting. Minus max HP. Więc Colinowi możemy dać ten atak. Zróbmy to w ten sposób. Wiktor niech ma tak jak ma. I oczywiście w Rowa możemy dać jeszcze bleed atak. I myślę, że tak zostajemy w tej chwili i możemy powoli sobie już chyba zacząć iść. Możemy dać sobie przedmioty jeszcze. 15 ataku, 15 depa na 5 tur. Z 10 ataku, to na pewno sobie weźmiemy. Dobra, weźmy sobie to. Mamy wszystkie itemki już tu rozlokowane. Tego zabudować też nie możemy. Jest tu coś fortress na levelu pierwszym. Ale 1000 golda brakuje, kurde. Aj. No nie, no nie ulepszymy nic w takim razie. Oni i tak mają teraz resting. A 4 jest w teamie, no dobra, to nic nie zrobimy i idziemy na wyprawę. Idziemy na wyprawę. Tylko gdzie dzisiaj się wybierzemy? To jest pytanie za milion punktów. Ostatnio padliśmy tutaj, Ancient Trains. To już są Slimy Swamp Hard. To też jest Hard. O, wcześniej byliśmy chyba we trójkę. Dobra, idziemy. Ancient Trains, zobaczymy jak sobie damy radę. I tak, mamy pierwszego naszego tanka. I ten tank nasz sam się hartuje za 10 DPS-a. Ma taunta. 10 DPS. Zombie ma 50. Tak trochę się nie opłaca i tylko można pierwszy target. Dobra, dajmy im taunta. Zobaczymy, czy zadziała taunt tak, jak myślę. Chyba nie. Ty masz tutaj backpack z goldem, tak? Miracle. Tylko Miracle zabiera 60. Myślę, że możemy pierwsze trzy targety zaatakować bez problemu. To zadaje 10 DPS-a, więc możemy sobie duszka zacząć atakować. Jeszcze podpala. Pal się. Backstab. Backstab zadaje na tylne ścianki.
10 plus 10 dp na dwie tury, 7 dpsu ignoruje tak i tak dalej. Nie, myślę, że backstop możemy sobie bez problemu walnąć w tej chwili na to. Dobra, już duszka nie ma. I tak, tu możemy sobie teraz dać mniej więcej... O. Możemy dać sobie energię dla naszego tanka. Pięknie. I ty już możesz atakować w teorii. Na 3 tury jest stunt, tak? Cały czas spojzony dają, no. Dobra, dajmy sobie Miracle. Jest 12. Dobra, ale to sobie wyleczymy. To bez problemu sobie wyleczymy. No i na celny target. No to troszeczkę boli, bo nie mamy kogo do atakowania naprzód. Oczywiście bierzemy sobie energię. Ty atakujesz tylko i wyłącznie z tyłu. Czyli ten taunt nie działa tak, jak powinien. Ten taunt nie działa tak, jak powinien. Dobra, 10 DPS, a zombie 50. Kieret ma... 30 tylko. Zero, świetnie. Możemy atakować, to i tak na pierwsze 3, to możemy szkieleta już utłuc. Dobra. No tylko tak, teraz nasz tutaj przyjaciel nie może nic robić innego, może tylko zadawać za 5, to nie jest dużo. Zero, jeszcze immun, no właśnie. I to jest jeszcze immun, czyli nie mamy takiego DPS-a na pierwszym slocie. Minus 5 i poison. Tamten wyleczy bez problemu. Tutaj to nic nie da w sumie, to i tak tylko 5. I tak 0. Ojej. 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 Dobra, dajmy jeszcze mu tą moc. Już masz na maksa. Tu jeszcze podpalenie wskoczy. Minus 5, jeszcze poison. No jeszcze 10 sobie ulepszył cwaniaczek. Kurde. Dobra, atakuj. Pierwszy stage za nami. Pragnę tylko przypomnieć, że my tutaj przegraliśmy poprzednio. Willow, szkielet i kolejny Willow. Czyli oni podpalają teraz. 25. Jednego Willow możemy ściągnąć. Dostaniemy, ale się wyleczymy na luzie. Na luzie. Ten kurde dostał, no. Płaca się. Na 30. I ten by dotłukł w teorii. Nie, ten nie dotłucze. Dobra, no ale zaatakujemy tak czy inaczej. Może tego powinienem zaatakować. I byśmy mieli teraz tak, kurde, zwaliłem to. Mogliśmy zrobić to w ten sposób, teraz już by nie było naszego podpalacza. Zostałby sam szkielet, który w sumie nie zrobiłby nic innego. W teorii możemy tego użyć, to jest, pójdzie za 15, ale to i tak go nie dotłuczę. Dobra, mamy bossa. Tylko czy... Kurde, czy my damy radę? Czy my damy radę? Dobra, próbujemy. Mamy tanka. Próbujemy go ochrać ile wlezie. Mamy świetnego heala wrejczego. Jeszcze mam podpalenie. Walimy go i podpalamy przy okazji. Tu już poleci teraz super heal. Działa ten backstab, zajebiście. Spoko. To nie przeszkadza.
to nie przeszkadza w żaden sposób. Który jest najbardziej zagrożony? On ma tylko 50 życia, on ma 38. Dajmy heala może, co? Ja wiem, że zaraz poleci tak super heal, ale boję się, że on zaraz padnie. DPS-ujemy go jak najbardziej. Ojej. Nie umrzyj tylko. Pyk. Jest 15, spoko luz. Backstabik leci. Znów go truje. I to 4. Kurde. Dawaj mu szybko energię. Też poison. I znów sobie bawimy się shoulder bump. Z 10 plus burn. Na to nas jeszcze nie stać. Dobra, luz. I podpalenie wpada. To jest najbardziej bolesne. I zaraz poleci znów miracle. Kurde. Dobra, dajmy ten przedmiot. Tylko ojej! Ja nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym. Będziemy mieć spore obrażenie niestety. Kurde, nie pomyślałem o tym. Czyż dalibyśmy radę go jeszcze uleczyć. Kurde, zjebałem to znów. Amulet, bandaż, fabryki rutsy. Kurde no, bałem się, że on padnie. Nic się w mieście nie stało. Oprócz tego, że nasze folksy się niestety rozpadły. Mamy teraz sporo naszych tutaj ludzików. Mocno walniętych. Kolejny jeszcze śpią. Nie, kolejny to już był tamten. Dobra, nieważne. Wiktor idzie na śpiocha. Mamy 4600 kasy, więc możemy dalej sobie ulepszać. To co my byśmy chcieli zrobić na upgrade'zie? Może byśmy sobie tawernę zupgrade'owali? Nie stać nas. Kurde. I temu wcale żadnych nie ma. Tylko sobie tu apteczkę. Ooo, nie ma apteczki. I to ja źle przeczytałem w takim razie. Oj, niedobrze. Niedobrze. Dobra, trzeci bonus jest to Blessing. To jest Riding. To jest Armor Forge. 1000 drewna. 1000 golda i ileś tam drewna, nie pamiętam. 2,5. I tu moglibyśmy wtedy mieć Muscle Boost. A właśnie, jeżeli chodzi o te artefakty i inne tego typu rzeczy. Rowa możemy tak samo upgrade'ować, tylko Rowe. Gdzie ty jesteś, Rowe? Rowe był tylko magiem. Saint value więcej. Saint i DPS-ował i tak dalej. No takie troszeczkę, no, nieopłacalne. Weapon. A co robił Ulf? Jakie Ulf miał masterki? 15 DPS-a na dalszych targetach, 5 na pierwszym, takie... 2 na 10 bym powiedział, no. Lepszy był chyba... Właśnie Colin. Colin był lepszy, tak mi się wydaje. Hunting Practice. Nie mamy tego. Dobra. Tu sobie możemy ulepszyć. Więcej surowcy, więcej golda. Aha, i to dopiero mamy ulepszenie, które będzie się teraz robić. Black Market. Wiecie co? Ulepszę sobie to. Trudno. Wiem, że sporo. No ale trudno. I tak, weźmiemy sobie Buffa, Ulfa i Rowa i pójdziemy sobie na jakiś taki bliski explore. Tu odblokowało co? Shiny Lake. Ale ja bym chciał iść na Carrot Farm, bo to jest dosyć proste. To jest dosyć proste.
random enemy. To jest tak bez sensu. Tak kurde bez sensu. Jeszcze kurde trutę wpadła. Pierwszego nie zatkujemy, ale za to stracha na wróble zatkujemy. No dobra. Bij tego. A ten łucznik jest problematyczny, że nie atakuje innych. Dobra, heal. A możemy dać DPS-a wszystkim trzem po 15. Byśmy to skończyli wtedy. Fajnie. No i co, mamy tutaj znów taką samą sytuację. Ram, Chicken i Scarecrow. Dzisiaj DPS-a na pierwszy target. Chyba, że przyciągniemy tego targeta na początek. Ale to wtedy też niezbyt wyjdzie. Dobra, dycha. Chicken pal, dobra. Nie jest źle. Atakujemy tego standardowo. Minus do ataku. Dobra, to nie jest problem. To nie jest problem. Dajemy sobie heala. 10 DPS-a. Zada dychę, nie więcej. I tak źle, i tak niedobrze. Dobra. Szkoda, że tu nie ma krytów. Szkoda, że tu nie ma krytów. 15 zaatakujemy teraz stracha. Strzeleruj sobie trochę. I kończ to. Na trzeci stage. To mamy tak, 3 chickeny, 1 roaster. Znaczy ja chcę... No chcę. Dobra, w sumie się nic nie stanie. 12 na roastera, lipa. Ale ten go zestrzeli. On może przywoływać inne kurczaki, to wolę go się najpierw pozbyć na szybko, żeby nie było tego problemu. Dobra, dajemy sobie heala za 30, opłaca nam się, nie opłaca nam się jeszcze. Chcę sobie odnów jeszcze power. 12, obojętne. Tak, tu będzie 5, no to też tak niezbyt. Nic nam to nie da więcej. No to już możemy sobie healing... No, w sumie jeszcze nie. W sumie jeszcze... A dobra, dawaj. I kończ to. I ostatni stage. Ja wiem, że ja tutaj strasznie kombinuję z tym, ale chcę jak najmniej strat mieć pod względem ludzi, którzy będą potem odpoczywać. Hornet czy Ram? Dobra. Łucznik go dotłuczę raczej. Po 5. Ktymenda jedna. Hornet poizjonuje z tego co pamiętam. Kurde, też niedobrze. W sumie będzie jedna osoba tylko na restingu i to jeden dzień. I to osoba, której nie lubimy, więc luz. Dobra, Forge zaupgradowany do levelu drugiego, Pickpocket zrobił Research, Slumsy upgradowany do poziomu trzeciego i Shop jest na końcu miasta. Zobaczmy co od razu ma Shop. Razor Blades, no tak. 2 na 10. To lepsze. Z tą kasą to też tak lipa. Dobra, Black Market, co to jest? Mamy przedmioty do kupowania. Zajebiście. Zajebiście. Spoko, bardzo mnie to cieszy. I zaraz sobie pójdziemy jeszcze chyba na następną wyprawę. I tak raczej nic nie ulepszymy. Chyba Shield Training? Też nie? Armor Forge. Teamy może mieć upgrade.
To daje coś takiego, to daje 20 HP, to daje 10 HP, bo zaskoczenie mail. Tutaj to już daje minus 2 powera na abilitkach. To daje minus 10. Czy plus 10, przepraszam, też plus 10. Wiktor w sumie nie jest taki kurde głupie, to nie jest taki głupie. A jeżeli chodzi o weapon upgrade, bym dał, szczerze powiedziawszy, Kolina. To jest kurde plus 2 ataku, to nie jest dużo. Dałbym Kolina i dałbym może Timiego? Plus 2 defa. Ja bym sobie teraz zrobiłbym sobie taki przestój. Rove tylko może. A czemu tam tego nie możemy? Co, on jeszcze odpoczywa? Ty jeszcze odpoczywasz? Nie odpoczywasz. Czemu my Sainta nie możemy ulepszyć? Czy on nie ma broni? Ty nie masz broni. A, no weapon. A, ha. No dużo mi to zaraz powiedziało. Kogo mamy do zrekrutowania? Leo Ranger. No tak, 2 na 10. Tak, 2 na 10. Dobra. Czyli w teorii moglibyśmy sobie zrobić ten... O kurde. Nie zauważyłem tego. Weapons. 100 gold, oczywiście bierzemy. Gdzieś tu jeszcze był ten staff upgrade. No możemy dać temu Rowowi rajczego. Rób sobie. Weapon upgrade damy Timiemu. Też kurde, to było 20 HP. Na pewno Wiktorowi to damy. Pytanie, czy 20 HP, czy 1 def? Dajmy to. Czekajcie. W weapon upgrade mamy kogoś do ulepszenia. Mamy jeszcze buffa albo wolfa. Plus 2 defa. Dobra, dajmy to. Armor upgrade. Nie chcę nic dawać. Field training. Potion craft. No właśnie, może zrobimy sobie jakieś potki. Co my sobie tu możemy zrobić? Możemy sobie wycraftić połszonki. Jesteśmy od razu osiągnięcie. Fajnie, miło. Eliksir też możemy. Też może być spoko, jak będziemy potrzebować na przykład na naszego przyjaciela. Nic nie możemy zrobić. Dobra. I tu zrobimy sobie jeszcze może... Soakers czy Treasure Hunter? Robert czy Treasure Hunter? Treasure Hunter, dobra. Ja bym sobie zrobił tutaj taki szybki end. Nie masz nic ciekawego. I robimy sobie koniec dnia. Dobra, sporo upgrade'ów. Sporo upgrade'ów nam skoczyło. Fred. Troubadour. Zafriko. Bierzemy. Bierzemy dziada. Co ma Troubadour? Więcej ataku, to jest taki buffer w sumie. 70 DPS-a do pierwszego i drugiego. Ej, to jest fajne. 10 DPS-a i burnuje. To jest ciekawe. Tylko jest problem taki, że nie ma broni, nie? 17 DPS do wszystkich enemii za 20 powera i to nie jest dużo. To nie jest dużo. Weźmy sobie jeszcze jednego folka, żeby on już tutaj sobie był. I zrekrutujemy go na jakiegoś normalnego kurcze warriora. Tego też nam brakuje. Mogłem to zrobić jeszcze wcześniej. I nie zrobiłem. Alex już chyba tu jest. Czy nie? Tak, jest już tutaj. To czemu jeszcze mi ten Shield Training dało? Nie mogę go kliknąć. Jakiś bug chyba. Ewidentnie jakiś bug. Tu już nic nie mamy do zrekrutowania. Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze tylko Black Market. Czy się zmienił? Nie zmienił się. Albo się zmienił. Mniejsza. Idziemy na kolejną wyprawę. A dokładniej tak. Timmy.
asasynek nasz, kochany. Saint, Rove i może Fred? Ten Ulf, no mówię, nie jest jakiś super hiper, więc mamy cały team. To sobie zmienimy, możemy mieć sobie leczenie na wszystkich naszych folksów. I możemy dać też to. I idziemy na Explore. Jeszcze jakiś szybki. Wszystkie hardy są. Wszystkie hardy są. Crystal Plain. Shiny Lake. Shiny Lake, przepraszam. Idziemy na Shiny Lake. Zobaczymy, co to jest, jak długie. O kurde, pijawki. Pijawki i fishmeny. 45. No takie, powiem szczerze, bolączce, mogą być bolące. Jeden armor. Backstep 24. Chcemy to fishmeny, bo w sumie ten tak samo będzie atakował. O, bleed. Padł bleed niestety. One mają immuna. Dodatkujmy tego. 9, nie, dycha i burn, zajebiście. 15. On to tylko dycha. Colin ma bardzo mało życia. Po 33, 22 akurat by było. Pyk. Atak i... O, zadaje 17 DPS-a pierwszemu i drugiemu wrogowi. Świetnie. Lubię to. 12. Oj. 5 i zadaje trutkę. Dobra. Ten blading cały czas tutaj jest. Co? Masz ty w dupkę. Jedenaście DPS-a, to będzie dobra. Idziemy dalej. Dziwny grzybek. Poseidon i Fishman. Na Poseidona jak najbardziej nawalać. Minus 20. Ulećmy backstabem. Cały czas bleeding leci, no. A temu to nie przeszkadza. 23. Moglibyśmy zrobić to. Uleczyć się. Tylko czy to jest już mi w tej chwili tak niezbędne? No nie jest niezbędne. Możemy runować, no. Są obydwa niestety odporne na to. Dziadygi. Bierzemy tu pierwszego, bo drugiego i tak zabiję. Kurde, no taki Moonborn. Kurde. 22. Jednego ściągniemy. A, ten zaatakuje. Chyba, że nie. Dobra, udało się. Idziemy dalej. Dobra, jakiś L. To jest węgorz, z tego co pamiętam. I dwie pijawy. 27 na pierwszy target, dobra. Stun. Niedobrze. Ja już chcę używać i jeszcze nie chcę używać. Poczekamy jeszcze chwilę. Tutaj tak nam nic nie dano, wszystkie... A nie, pijawki nie mają immuna. Pijawki nie mają immuna, dobra. Kolejny bleed. 22. Dobra.
Niech będzie tak. I tu kolejne 17 DPS-ów. Pyk. I tu będę chciał właśnie użyć 12, akurat. Bo on wtedy nie będzie mógł tego użyć. Zadyszkę. Dobra. 15. Nie przeszkadza. Zadamy 5. Teraz będzie Saint. Saint robi Miracle. Idziemy na bossa, więc musimy to zrobić. Dodajemy Channeling. Dwa ataku, to możemy dać na naszego... Ale to wszystkim daje. Ej, to też jest fajne. To też jest fajne. Tylko czymś już... Dobra, walimy go na pyrę i idziemy od razu na bossa. Next battle. Jak chcę. Nessie. Lineworm. Walimy cię na pyrę. Może nie będziesz tak ciężki. Albo będziesz. 26. 26. Ty leczysz, gnoju. Oj, masz dwie głowy już. Demon Burn. No to pewnie będzie taki mon. No właśnie, immun. Niedobrze. Niedobrze. Jemu dajemy cały czas channeling, bo on zaraz będzie musiał znów Miracle użyć, coś mi się wydaje. Oj, na pewno będzie musiał użyć. To tak średnio. Kurde, boję się. Mógłbym użyć tej potki, ale co mi to da? Jest ryzyko, bo tak, jeżeli zaatakujemy teraz i on zaatakuje naszego Colina, to na 100% go zabije. Na 100% go zabije, więc to będzie lipa. Ale zmarnujemy item. Dobra. A to single folk, a dobra. 1000. Max Stabik leci. Minus 30. Kurwa, tak się uwziął Menda jedna, no. Tak się uwziął. Ile to jest 50 HP? Trochę będzie over. 40 w razie czego ten jeszcze uleczy. No ale to i tak burn tylko. Kurde, tylko burn. Lightstormu też nie możesz. Kanaluj sobie. Dobra. Pójdzie 19. Nasz kolega już niestety umiera. Siedem i teraz właśnie mamy... A dobra, uleczył się, dobra, nie jest... Nie jest to takie złe w sumie. Tylko... Jest 50. Wygrać to i tak wygramy raczej. To teraz znowu zatakuję tego. No właśnie, minus 15. Kurde! Mógłbym teraz skończyć i stracić przedmiot. Nawet nie będę chyba musiał. Kurwa, musiał użyć tego tsunami, naprawdę. Dobra, niestety. Niestety. Pokonaliśmy, no ale z jedną stratą. Nasz główny DPS niestety siadł.
Dobra, koniec, to jest martwy, ale Alex stał się warriorem. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się w następnych odcinkach z Tiny Folks. Trzymajcie się, hej hej.